Przede wszystkim pojawia się bardzo ważne pytanie, dla kogo jest przeznaczone retinol? Światło, proszę. A, o Boże. Okay. Chyba skóry, to jak reaguje na ten składnik, co się dzieje po aplikacji, musimy na to zwrócić uwagę. No właśnie, Agosia, powiedz nam... Jezu, nie wytrzymam! Zaraz! Podobnie na naszym kanale. Dzisiaj bardzo ważny temat, ponieważ porozmawiamy o retinolu, o tym jak działa, dla kogo świetnie się sprawdzi, jak prowadzić go w bezpieczny sposób do pielęgnacji, no i z czym łączyć. Dokładnie, czyli bardzo ważny temat, zwłaszcza, że idzie jesień, zima, a to są wręcz idealne miesiące, żeby rozpocząć przygodę z retinolem i ja, osoba, która jeszcze na przykład nie stosowała retinolu, no myślę, że się bardzo dużo dowiem, także merytorykę pozostają po stronie Gosi, a ja będę zadawać pytania i mam nadzieję, że z nich skorzystacie razem ze mną, a przy okazji dowiecie się, jakich produktów dodatkowo używać, żeby ochronić skórę przed przesuszeniem, przed podrażnieniem, no jak sukcesywnie wprowadzać wyższe stężenie retinolu, co jest bardzo ważne i bardzo skuteczne. Także co, subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram i co, zaczynamy? Zaczynamy. Powiem Wam, że Magda tutaj bardzo się tak naprawdę podekscytowała działaniem retinolu, tak. Więc myślę, że przedstawi Wam, jak działa ten składnik. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że mamy jesień, czyli idealny czas właśnie, żeby rozpocząć przygodę z retinolem, bo mamy mniejsze nasłonecznienie, możemy regenerować bardziej skórę, używać takich konsystencji troszeczkę bardziej odżywczych, co latem się nie przekłada, ponieważ szukam takich bardzo lekkich konsystencji nawilżających, wodnistych, a teraz jest czas, żeby zabezpieczać skórę, więc można używać jednocześnie kwasów i retinolu. To jest bardzo, słuchajcie, fajny moment, żeby rozpocząć w ogóle przygodę z tym albo z tym. Tutaj kwestia po prostu, co lubicie i na co jesteście gotowe, bo nie zawsze, słuchajcie, retinol jest fajnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o bardzo młode skóry. To jest tak naprawdę zależne od Waszego problemu skórnego. Tak. Jeśli macie jakieś wątpliwości, to możecie do mnie tutaj napisać. Dokładnie, czyli na naszą ankietę przede wszystkim, na maila, ponieważ wtedy kontaktujecie się bezpośrednio z Gosią i zadajecie jej swoje pytania odnośnie swojej pielęgnacji, to jest najważniejsze. Tak. No i przede wszystkim porozmawiamy sobie o działaniu retinolu. No, magiczne ma działanie, więc kwestia, żeby go dobrze wprowadzić, a będziecie widzieć tak naprawdę, moim zdaniem, spektakularne efekty. Ja to widać po Gosi. Gosia wprowadziła dosyć niedawno retinol, a już widać takie wygładzenie, więc przede wszystkim pierwsze działanie anti-aging. Tak. Wygładza skórę, spłyca zmarszczki. No, Gosia ich jeszcze nie ma i nie się cieszy tym samym. Ale zapobiegamy, zapobiegamy. No, czyli prewencja, dziewczyny, to jest chyba najważniejsze. Przede wszystkim zwęża pory. Bardzo ładnie stymuluje syntezę kolagenu, czyli właśnie wygładza skórę. Nadmierna produkcja sebum, z tym również sobie świetnie radzi retinol. Tak. Co jest ważne? Przebarwienia, blizny. Tak. To tak, jest, dokładnie, słuchajcie, bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o działanie retinolu, ponieważ latem, zwłaszcza latem, nabawiamy się najwięcej przebarwień. Dlaczego nie używamy SPF-u? Oj tak, to jest dosyć powszechny błąd, niestety. Dokładnie, ale my dzisiaj ten błąd naprawimy właśnie retinolem, więc teraz oddaję głos Gosi i zapytam się jej, z czym warto łączyć retinol, a to jest też bardzo ważna kwestia. Dziewczyny, retinol najlepiej połączyć ze składnikami nawilżającymi, takimi jak pantenol, kwas hialuronowy lub gliceryna, oraz regenerującymi, takimi jak ceramidy, skwalan i na przykład olej konopny. Przede wszystkim pojawia się bardzo ważne pytanie, dla kogo jest przeznaczony retinol, ale zacznę może od tej drugiej kwestii, kiedy nie można stosować retinolu. Pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście w ciąży albo karmicie piersią, retinol jest wykluczony. Wiem, że dużo badań wskazuje ostatnio, że podczas karmienia piersią można stosować retinol, ale my się nadal przychylamy do tej wersji, żeby jednak zaprzestać używania retinolu właśnie w tym okresie. No i oczywiście zwłaszcza, kiedy jesteście w ciąży, także pamiętajcie również o tym, na to Was uczulam. I chyba, że bardzo źle reagujecie na retinol, to odstawiajcie, ale o tym za chwilkę porozmawiamy z Gosią i Gosia dalej Wam powie, dla kogo jest przeznaczone właśnie retinol. Budowanie tolerancji na retinol należy rozpocząć w okresie jesień-zima. Zaczynamy od niskich stężeń, takich jak 0,3% lub 0,5% i stosujemy ten preparat raz dziennie wieczorem. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, nie stosujemy retinolu rano, ponieważ nie ma to sensu. Nie ma to sensu, wierzcie mi. No i teraz tak, stosujemy nasz retinol co 4-5 dni przez okres 2 tygodni. Jeśli po tych 2 tygodniach nasza skóra będzie reagowała pozytywnie, nic się nie będzie działo, to możemy zmniejszyć tą częstotliwość, stosować co 3 dni. No i następująco, 2 tygodnie minęły co 2 dni. Jak już będziemy stosowały codziennie, nasza skóra będzie reagowała bardzo dobrze, nic się nie będzie działo, no to możemy przejść na troszkę wyższe stężenie retinolu.
na przykład 1%, ale pamiętajcie, że bardzo ważne jest to, aby odpowiednio nawilżać skórę, regenerować ją i chronić przed słońcem. Teraz przejdziemy do bardzo fajnej części, kluczowej, czyli kosmetyków. Tak. Ja nie mogę się doczekać stosowania retinolu. Jestem osobą, która jeszcze w wieku 32 lat nie używała retinolu, co jest ważne. To jest taki moment, kiedy jesteśmy już naprawdę gotowe na retinol. Moment przełomowy. Tak, to jest moment przełomowy. Dlaczego ja to mówię? Ponieważ ja uwielbiam zabiegi, uwielbiam działanie złuszczające. Ja dużo używam kwasów, no ale teraz, dziewczyny, podkręcamy troszeczkę. Zrezygnowałam na ten moment z używania dermapenu, co jest bardzo ważne, ponieważ nie łączymy tych dwóch zabiegów. Tak? Gosia, jak usłyszała, że chce robić to i to, mówi nie, stop. No chyba nie. No chyba nie. Także pamiętajcie o tym, że im więcej, nie znaczy lepiej. Tak. I musimy naprawdę, dlatego ja Wam bardzo polecam kontakt z Gosią, bo jak zaczniecie używać tego, to nasza skóra może po prostu zwariować, a Gosia się zabierze za głowę, jak zobaczy, czego używamy. Także nie. Słuchajcie, najpierw jedno albo drugie i po prostu łączymy. Gosia Wam zaraz oczywiście ja wam o tym ja Wam połączę, to jest istotne. Słuchajcie, mamy dwie marki, które są moim zdaniem kultowe, jeżeli chodzi o retinol, czyli marka Nakomi i Basic Lab. Dobrze znacie polskie marki, ja się bardzo cieszę, że to są właśnie polskie marki, że my możemy zaufać naszemu rynkowi kosmetycznemu i stosować bardzo dobre składy, czyste i przede wszystkim fajnym stężeniem retinolu. Tak. No i tak przemyślane, prawda? Bo taka fajna formuła, prawda? No. Kilka stężeń, więc Gosiu, powiedz mi może o Basic Lab, bo bardzo mnie ciekawi ta marka, tak. I ja dużo używam ich produktów. Słuchajcie, marka Basic Lab wypuściła taką nowość tak naprawdę. Jest to całkiem nowy produkt. Tak. Mamy tutaj 0,3 czystego retinolu, więc super na przykład dla Magdy na rozpoczęcie swojej przygody tak naprawdę z tym składnikiem. Czyli dla osób, które w ogóle nie stosowały retinolu. Tak. Natomiast powiedz mi, jeżeli na przykład stosujemy sobie kwasy, tak, używamy dużo zabiegów, czy ten stężenie będzie dobre? To będzie dobre, ale pamiętajcie, że jak chcecie tutaj się tak naprawdę zacząć z retinolem, to musicie odczekać po takich zabiegach. Skóra musi się zregenerować, jeśli nie, no to naprawdę mogą być kłopoty. Okej, czyli dla przykładu, używałam na przykład Dermapen 2 tygodnie temu, muszę jeszcze odczekać co najmniej 2, tak, żeby skóra się zregenerowała, tak, bo tyle trwa okres regeneracji naszej skóry. Tak, musimy troszkę odczekać, wiadomo, że Dermapen to jest taki zabieg dosyć inwazyjny. Ingerujący w naszą skórę mocno, tak, prawda? Są igły jednak. Tak, tak, więc tutaj się dzieje, także odpoczniemy, poczekamy, Magda sobie poczeka. Jeszcze 2 tygodnie, to jest kluczowe 2 tygodnie, już nie mogę się doczekać. Tak, dokładnie. I wtedy można rozpocząć przygodę z retinolem, właśnie na przykład w stężeniu 0,3 lub tak, 0, na przykład 25, prawda? Tak, bo Nakomi ma, słuchajcie, wersję 0,25. Jakie składniki są zawarte w tym produkcie? Tak, słuchajcie, tutaj mamy retinol, oczywiście już wiecie jak działa, jaki to jest świetny składnik. Mam witaminę C, która jest świetnym antyoksydantem, a w tym serum znajduje się w formie pochodnej o bardzo wysokiej stabilności, więc to działanie antyoksydacyjne, anti-aging jest na bardzo wysokim poziomie. A oprócz tego, słuchajcie, mamy jeszcze ceramidy, które działają regenerująco oraz koenzym Q10 i witaminę E, które również zadziałają przeciwzmarszczkowo, więc jeśli szukacie czegoś anti-aging, tak, no to myślę, że warto. Tutaj mamy bombę antyoksydantów, tak, natomiast jeżeli chodzi o Nakami, tutaj mamy retinol w stężeniu 0,25, czyli delikatne stężenie. Tak, jeżeli macie taką wrażliwą skórę, to myślę, że od tego produktu warto zacząć. Tutaj mamy dodatkowo pantenol, który bardzo ładnie łagodzi skórę. Tak, oj, tak. Kwas hialuronowy, który nawilża, no też moim zdaniem działa odmładzająco i przede wszystkim nawilżająco. Pamiętajcie, tak, że nawilżanie, odżywianie to jest kluczowe w tak, używaniu retinolu, więc teraz przejdziemy do wyższych stężeń. Tak usystematyzujemy i wiedzę na temat tych produktów, ale również pokażemy różnicę. W Nakomi tak naprawdę szata graficzna i Gosia zauważyła, tak, że im wyższe stężenie, tym ciemniejsze opakowanie. Tak. Ciemniej, tym mocniej. Więc mamy stężenie 0,25, później mamy 0,5% retinolu i najwyższe stężenie, czyli już w momencie, kiedy naprawdę zbudujemy tolerancję, tak, to 1%. Podkreślamy to na pewno, żebyście wiedziały, że nie zaczynamy na pewno od najwyższych stężeń. I tutaj tak naprawdę mamy tylko różnicę w stężeniu retinolu, tak, ponieważ mamy pantenol, kwas hialuronowy i oczywiście retinol, ale pojawia się tutaj ważna rzecz w przypadku Basic Lab, ponieważ mamy aż 2 serie. Pierwszą, którą Wam dawno temu pokazywałyśmy, kilka tak, miesięcy dosłownie, w okresie letnim akurat weszła. Tak, tak, tak. I teraz na okres zimowy weszła nowa, więc Gosia Wam wytłumaczy różnicę. Dokładnie, więc tak jak Wam pokazywałam, to serum, z którym możecie zacząć tą przygodę, tak, które polecam Magdzie, bo ja sama stosuję i no Gosia, miłość, jest miłość i to naprawdę widziałeś się ostatnio pewnie w naszym spa, kiedy ta skóra była wygładzona, rozświetlona, a przecież taka promienna i miała taki właśnie taki swój blask. Tak. To mi się najbardziej podobało. Powiem Wam, że ja jestem zakochana i właśnie ten produkt w stężeniu 0,3 ma koenzym Q10 i witaminę C, a jego
tak naprawdę wyższe stężenie, tak, takie odzwierciedlenie, ma dodatkowo komórki macierzyste z mokroty azjatyckiej. No, super skład. No, jestem, no. Ja w ogóle jestem zafascynowana Basic Lab z uwagi na to, że oni mają takie bomby witaminowe, tak, anti-aging. Natomiast jeżeli chodzi o Nakomi, troszeczkę jest różnica w cenie, bo to jest akurat tańsza wersja, bardzo podstawowa, ale moim zdaniem też aktywnie działająca, więc tak, po prostu kwestia, na co sobie możecie też pozwolić, ale co lubicie, jaką markę. Mówię wam o tej pierwszej wersji Basic Lab, ponieważ tak naprawdę różnica też jest w szacie graficznej. Tutaj mamy dodatek żółtego, z uwagi właśnie na witaminę C, a pierwsza wersja, którą wam pokazywałyśmy kilka miesięcy temu, czym się go się różni? Różni się tym, że mam tutaj koenzym Q10 i skwalan w obu tych produktach i różnicą jest tak naprawdę stężenie retinolu, więc naprawdę czytajcie, jak kupujecie. Dokładnie. I przede wszystkim wszystko jest w opisie w tym filmie, więc będziemy wam pokazywać różnice. No i co jest bardzo ważne, na co ja też zwróciłam z Gosią uwagę, że te produkty, im wyższe stężenie, tym nie różnią się składem, tylko tylko i wyłącznie stężeniem retinolu. To jest ważne, ponieważ jak coś dodajemy, to później nie możemy zaobserwować, gdzie tak naprawdę jest ten moment, że coś może nam nie pasuje. Nie, tak naprawdę zwiększa się tylko tolerancję, co jest bardzo ważne i myślę, że te marki na tyle przemyślały te produkty, żeby idealnie po prostu wpasowały się w naszą obecną pielęgnację i po prostu byśmy zwiększały te stężenia. Tak. No to jest moim zdaniem kluczowe. Także teraz przechodzimy do pielęgnacji i ochrony SPF. Bardzo fajny produkt, jeżeli chodzi o pielęgnację pod oczami. Marka Yossi wypuściła dosyć dawno ten produkt i stał się kultowy. Różnicą jest kuleczka, ponieważ mamy szklaną, jak i metalową. Tutaj mamy stężenie retinolu 0,2%, ponieważ to jest produkt pod oczy. Musi być delikatny, mamy dodatkowo witaminę E, która świetnie nawilża, i witaminę C, która jest antyoksydantem. No i Gosia, potwierdzasz? To jest bardzo fajne działanie, jeżeli chodzi o rozjaśnienie przede wszystkim skóry pod oczami. Tak, potwierdzam, mam jeszcze kuleczkę, która tak naprawdę zadziała nam jak taki masażer. Chłodząco przede wszystkim możecie ten produkt trzymać na przykład w lodówce. Generalnie stężenie witaminy C jest na tyle rozświetlające, na tyle takie rozweselające skórę, a dodatkowo w połączeniu z retinolem tworzy działanie anti-aging, więc jeżeli szukacie czegoś pod oczy, również z magicznym składnikiem, jakim jest retinol, to zdecydowanie polecam wam markę Yossi. Ja sama testuję i od tego produktu tak naprawdę zaczęłam, więc tak nie do końca jest tak, że nie używam produktu z retinolem, ale pod oczy jak najbardziej wam polecam i tutaj mamy 10 ml. Produkt jest bardzo wydajny, więc na cały sezon myślę wam spokojnie starczy. Ważna rzecz, na retinolu jeszcze się pielęgnacja nie kończy, więc trzeba, jak to Gosia wam wcześniej powiedziała, nawilżać i regenerować, to jest bardzo ważne. Tak. Więc co Gosia proponujesz? Więc moim pierwszą propozycją tak naprawdę jest serum marki Unique z mocnym ze śluzu czarnego ślimaka. Mucyna ze śluzu czarnego ślimaka bardzo mocno regeneruje skórę, działa bardzo mocno naprawczo, więc myślę, że tutaj w połączeniu z retinolem myślę, że super. Będzie przede wszystkim regenerowała tą skórę, co jest ważne. Ja jeszcze mam na przykład serum również marki Unique. Dlaczego my wam proponujemy w ogóle te produkty? Bo są bardzo przystępne cenowo, te produkty lubicie. No i co najważniejsze, przy okazji używania retinolu, one mają krótkie składy, więc nie podrażnią absolutnie waszej skóry, a wręcz przeciwnie, one działają właśnie jak tak naprawdę punktowo, czyli w punkt działają na to, co potrzebujemy, czyli regenerację i nawilżanie. I mają też bardzo przyjemne konsystencje. O, bardzo przyjemne konsystencje, one są takie otulające, więc jak skóra na przykład po retinolu generalnie jest taka, wiecie, odsłonięta troszeczkę, to one dają takie ukojenie, więc beta-glukan też jest bardzo fajną opcją, z uwagi na to, że to jest substancja mocno regenerująca skórę, ale i sama konsystencja produktu świetnie nawilża. Więc jeżeli chodzi o sera, no to zdecydowanie marka Unique, jedna z naszych ulubieńców i często wam pokazujemy, także bardzo, bardzo polecamy. W pielęgnacji nie może zabraknąć kremu do twarzy oczywiście. Mamy dwie propozycje. Przede wszystkim kultowe nasze marki Tiam i Cosrx. Może zaczniemy od Tiamu. Dokładnie. Tiam tutaj w składzie ma bardzo dużo pantenolu, który już jak wiecie działa regenerująco, kojąco na skórę. Także myślę, że właśnie przy kuracji retinolem, no to jest świetny wybór. Tak, jeżeli nawet jesteście po kwasach, macie skórę przesuszoną, ten krem jest świetny. My wam polecamy zarówno jesienią, jak i zimą, ale także latem, bo to jest krem, mam wrażenie, że działający, tak, bardzo leciutki, ale mocno taki właśnie odżywczy, kojący. Fantastyczna konsystencja. To w ogóle jest jeden z waszych ulubieńców, jeżeli chodzi o markę Tiam. On się najczęściej sprzedaje z tej marki, ale ja mam, słuchajcie, kultowy krem, zresztą jak widać, jako powiem wam szczerze, jak na początku zaczęłam używać, to myślałam, że to jest kosmetyk, który się nigdy nie kończy. Ta konsystencja jest tak przyjemna, ale jednak, słuchajcie, jestem już praktycznie przy denku i to jest chyba najlepsza recenzja. To jest kosmetyk, który mi się sprawdził przy kwasach, przy właśnie dermapenie. Dlaczego? Bo ma ceramidę w składzie i jest to krótki skład, więc też moim zdaniem warto zaufać temu produktowi. Dlaczego on tak fajnie działa? Ponieważ ma oczywiście wąchnotkę azjatycką, która koi skórę. Mamy ceramidę i tutaj mamy takie substancje też wygładzające, jak betaina, która tak tymczasowo wygładza zmarszczki. Więc moim zdaniem, jak macie mocno taką skórę wymagającą regenerowania, to ta seria w ogóle świetna. Do rąk, słuchajcie, mamy krem. A tak.
No właśnie, ale słuchajcie, nawet mamy na biurku, więc my w biurze na bieżąco używamy tego kremu. Ale co ja Wam też jeszcze bardzo polecam z tej serii, to oczywiście mgiełka ceramidowa. W ciągu dnia, kiedy czujecie przesuszenie, chcecie zregenerować skórę, możecie nawet na makijaż napryskać. Ja widzę, jak Magda się psika czasem. To jest jedna z moich ulubionych mgiełek i ja już, słuchajcie, mam drugie albo nawet trzecie opakowanie. Więc jeżeli chodzi o kremy, to zdecydowanie Tiam i Cosrx będą fajnym rozwiązaniem. Dziewczyny, chciałam Wam powiedzieć też, że my każdą nowość przed wprowadzeniem do sklepu testujemy na sobie. Tak było z Basic Lovem 03, moim ulubionym, ukochanym serum, i tak samo było z m.in. kremem marki Bielenda z filtrem. Tak naprawdę to jest w przypadku wielu marek, te testy się pojawiają, ponieważ my chcemy, zanim coś wprowadzimy na sklep, wiedzieć o tych kosmetykach jak najwięcej, jak reagują. Bo to ma sens. Miszmasz, jeżeli chodzi o typy skóry, więc nie tylko my z Gosią testujemy, ale i reszta biura. Także dziewczyny mocno się przykładają do tego, żeby wyrażać na ten temat opinię. I co jest ważne, bardzo nam zależało, żeby Bielenda pojawiła się w asortymencie. Tak. Także przeglądając naszą stronę, możecie mnóstwo znaleźć ciekawych marek. Między innymi właśnie Bielendę z naszą ukochaną serią z witaminą C, Sebio i Barrier Renew. To jest jedna z moich ukochanych serii i Gosi poleciłam ten krem, jak zaczęła stosować w ogóle retinol, więc jak się sprawuje ten kosmetyk? Tak, słuchajcie, on ma ceramidy w składzie, kwas hiaurynowy, witaminę E, więc to są składniki super regenerujące, więc mi on super pomógł tak naprawdę. Czy on jest lekki? Tak. Jest leciut. Na początku jest takie jakby... Masełko? Tak, można tak powiedzieć, ale potem jakby to uczucie znika i jest naprawdę fajny. Jest naprawdę fajny. Dodatkowo ja Wam polecam jeszcze tą wersję satynowy krem ochronny z Bielendy, również go mamy. Gosia na przykład stosuje ten. Ja bardzo często z takich polskich filtrów lubię Recibo i właśnie satynowy krem ochronny. Dlaczego? Bo on ładnie trzyma makijaż. Mm-hmm. On jest właśnie taki wygładzający, blurujący, ale ostatnio zaczęłam stosować The Albe. Zresztą The Albe to jest w ogóle taka magiczna marka. Ona bazuje na truflach, na białych truflach, na takich naturalnych komponentach. I generalnie założeniem marki jest to, żeby wykluczyć absolutnie ze składu wszystkie składniki podrażniające, czyli w przypadku retinolu super, punkt 10. Natomiast chodzi o to, że to są działania takie właśnie wygładzające, anti-aging, dodatkowo no bardzo rozpieszczające skórę, bo biała trufla jest dosyć drogim składnikiem, a sam sobie filtr nie jest drogi, ponieważ kosztuje 74 zł, więc jest moim zdaniem widzicie, czyli jest zdziwienie. Bo jeszcze można. Jeszcze można i to jest, myślę, że taka też jedna z takich granic, ponieważ maksymalnie uważam, że 100 zł za filtr miesięcznie jesteśmy w stanie wydać. To jest, słuchajcie, kosmetyk, który ma bardzo lekką konsystencję, ale co ja zauważyłam i też jak obserwuję Wasze reakcje na Instagramie chociażby, to zauważyłyście, że on jest świetny na przykład do cery dojrzałej, że przepięknie rozświetla skórę, że jest taki... D'Alba bardzo ślubi z tą cerą dojrzałą. Bardzo. To są w ogóle mgiełki, słuchajcie, cały asortyment D'Alba jest mocno nastawiony na działanie anti aging i na skórę już takie, moim zdaniem, dojrzałe, dlatego ja w momencie, kiedy stosuję prewencję, również sięgam po D'Alba, zwłaszcza na mgiełkę taką dwufazową, więc świetna, ona się chyba najszybciej wyprzedaje. Natomiast w momencie, kiedy się pojawia filtr, zawsze cieszy się Waszym zainteresowaniem, dlatego ja sprawdziłam, dlaczego się cieszy zainteresowaniem, bo jest przepięknie wygładzający, bardzo ładnie nawilża skórę, więc w przypadku cer suchych to będzie strzał w dziesiątkę, cery dojrzałe bardzo często są przesuszone. Spada oczywiście produkcja kolagenu, więc on jest też mocno ujędrniający, także jeżeli chodzi o nasze typy, jeżeli chodzi o SPF-y, to zdecydowanie Bielenda i D'Alba. Tak. Więc co, Gosia, na ten moment się żegnamy. Tak, niestety. No niestety, ale mam nadzieję, że temat Wam się bardzo podobał i kosmetyki, bo jak widzicie, to nie jest rozbudowana pielęgnacja. Wystarczą tak naprawdę kluczowe składniki, czyli coś z retinolem. Tak, coś nawilżającego, coś trochę nie przed słońcem, retinol. Retinol, także tak naprawdę macie w opisie gotowe produkty do kupienia i mam nadzieję, że subskrybujecie kanał na bieżąco, wpadajcie do nas na Instagram, no i oczywiście ankieta kosmetologa, jeżeli macie naprawdę problem z doborem pielęgnacji, a wiem, że w wielu przypadkach go się pomogła, to koniecznie do nas piszcie. Trzymajcie się, cześć!